Nie ukrywam, że święta bez śledzia i węgorza wędzonego to jest mi trudno przejść też. Uwielbiam śledzia, wiadomo z jakich przyczyn, bo my wszyscy Polacy uwielbiamy, ale taki dobry węgorz, taki, który właśnie został złowiony i poszedł do wędzarni. Taki tłusty, taki cieplutki jeszcze, gdzie bierzesz taką bagietkę albo pieczywo polskie, taki razowy, z odrobiną masła, nie dużo. I ten węgorz, który jest po prostu odlot. Do tego odrobiny cytryny, zakwaszasz go. No i ja mogę zjeść śmiało, mogłem powiedzieć, ja nie jestem wielkim pożeraczem pierogów. Ale daj mi węgorza, to już go nie będzie.